Makary był biskupem Jerozolimy na początku IV wieku. Pisał o nim święty Anastazy z Aleksandrii i święty Epifaniusz z Salaminy, wychwalając osobistą świętość biskupa, jak też jego żarliwość o czystość wiary. Makary miał szczęście gościć u siebie cesarzową świętą Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego. Przybyła ona w pielgrzymce do Jerozolimy w latach 326-327, by nawiedzić miejsca święte. To ona miała odnaleźć drzewo Krzyża Świętego. Za czasów Makarego zostały wystawione bazyliki w Betlejem i na Kalwarii. Budową tej drugiej kierował osobiście Makary, jak to potwierdza skierowany do niego list cesarza. W jednym z listów Makarego dowiadujemy się o potępieniu pewnej sekty, która odprawiała swoje obrzędy ku czci Abrahama pod Dębem Świętym w Mamre, na którym to miejscu miało się zjawić Abrahamowi trzech aniołów. Makary pożegnał ziemię dla nieba w roku 335. Kardynał Baroniusz wpisał go do martyrologium rzymskiego pod datą 10 marca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Makarego, biskupa, przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.